Kolejny. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na 2012 rok dotyczy zmiany w planie wydatków. W dziale 750 oraz zmiana w planie wydatków w działach 600, 801, 850 czy 854, 921, 926. Zadania priorytetowe dzień. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1030. Pierwsze czytanie. Referuje Małgorzata Okarnowska. Pani dyrektor, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera przeniesienie między działami środków w kwocie 7100. Jest to zadania obsługa dzielnic na zadania priorytetowe oraz zmiany w planie wydatków w kwocie 14500 w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe. Zmiany dotyczą dzielnicy 9 i dzielnicy 10. Jest to zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnic. I jeszcze zmiana dzielnicy 1. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa prosiątele. W związku z odstąpieniem, prośbą o odstąpienie od drugiego czytania ustalam termin wprowadzenia autopoprawek na godzinę 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na godzinę 15.10. Kolejny. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zwiększenia planów dochodów i wydatków. Dział 600. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1031. Pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Okarnowska. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Projekt zawiera zwiększenie planów dochodów i wydatków o kwotę 1 000 000 zł. Jest to w związku z promesą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w ramach której przewiduje się dofinansowanie remontu i wysywalenia rozwodu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek w związku z odstąpieniem prośbą odstąpienia drugiego czytania. Wprowadzam termin wprowadzenia autopoprawek na godzinę 15.05. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na godzinę 15.10. Kolejny. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zmniejszenia oraz zwiększenia planów dochodów wydatków działu 600, 700, 750, 801, 852, 853, 854, 926, 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1028. Pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Okarnowska. Projekt uchwały zawiera po pierwsze zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3 074 412, w tym wydatków bieżących o kwotę 533 792. Jest to związane przede wszystkim z realizacją projektów unijnych. Kolejna zmiana dotyczy wydatków inwestycyjnych. Zmniejszenie kwoty 2 540 620 zł. Szczegółowe uzasadnienie zostało Państwu przedstawione w projekcie. Kolejna zmiana, zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 578 782, w tym wydatków bieżących o kwotę 892 780 2 zł, natomiast zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 686 tysięcy. Pozostałe zmiany dotyczą zmian w planie dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. W tych
wszystkich trzech drukach jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów Rady chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określa w związku z odstąpieniem od prośby o odstąpienie drugiego czytania określam termin prowadzenia autoprawy na godzinę 15.10. Ostateczny termin na godzinę 15.15. Kolejny druk. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zmiany planu wydatków działań 600, 700, 710, 750, 758, 801, 856, 854, 900, 921, 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1029. Pierwsze czytanie, reprezentuje pani dyrektor Okarek. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zmniejszenie planu wydatków bieżących, to jest o kwotę 4 793 700 zł. Jest to w związku z analizą wydatków budżetowych w urzędzie, mniejszą niż planowano ilością zawartych umów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację polityki społecznej zmniejszeniu ulega plan środków własnych. Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych. Jest to kwota 5 718 61. Szczegółowe wydatki inwestycyjne wymienione zostały szczegółowo w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia planu również wydatków inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inwestycyjnych, jest to kwota 11 925 zł. Natomiast całość środków w kwocie 10 522 993 przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli pracowników oświatowych. Jest to kwota 8 555 893 oraz na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2008-2010 kwota 2 467 100 zł. Do projektu uchwały została przedłożona autopoprawka pana prezydenta. Ona dodatkowo przeznacza kwotę 12 930 45 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli pracowników oświatowych i edukacyjno-wychowawczych. Zmniejszeniu ulega plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 556 764. Plan wydatków bieżących związany z obsługą rublu o kwotę 10 300 oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 2 073 281. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos? Pan Mirosław Gilar. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ten projekt uchwały zgłosił wczoraj na Komisji Budżetowej wiele różnych wątpliwości i pytań. Ostatecznie postanowiliśmy go nie opiniować. Dzisiaj w tej sprawie odbyła się Komisja Budżetowa o godzinie 12.30, czy jeszcze Pan Prezydent złożył autopoprawkę. Niemniej jednak później wszystkie wątpliwości zostały rozstrzygnięte i wyjaśnione. Ja chciałbym jeszcze dodatkowo o jedną rzecz dopytać, oprócz tych, o których już pytałem i nie wszystkie zostały wyjaśnione. Natomiast to, co powiedziałem 2 tygodnie temu, to jest kolejny projekt uchwały, który powoduje, że część zadań, które były w Wysokim Miastem Krakowa, okazuje się, że nie zostały z różnych przyczyn, często z przyczyn leżących po stronie urzędników, nie zostały zrealizowane i po zmianie tej uchwały nie wiadomo, czy kiedykolwiek te zadania będą zrealizowane. Natomiast jedno pytanie konkretne, tutaj jeśli chodzi o zgłoszenie planu wydatków, mamy zapis, że my, jako miasto Kraków, musimy
zwrócić nienależne pobrane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2008-2010 w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Urząd Kontroli Skarbowej dotyczącą prawidłowości podawania danych o liczbie uczniów do systemu informacji oświatowej, czyli sławetnego SIO. To są 2,467,000 osób. Nie wiem, czy to już tą kwotę czytałem, ale wydaje się, że to jest bardzo duża kwota i chciałbym prosić o wyjaśnienia, co stwierdził Urząd Kontroli Skarbowej, jakie nieprawidłowości w latach 2008-2010, co za te nieprawidłowości odpowiada, no i generalnie trochę więcej informacji na ten temat. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę, jeśli można ktoś odpowiedzieć na pytanie. Idziemy. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, witam. Dyrektor Wydziału Edukacji Andrzej Radosz. Odpowiadając na pytanie pana radnego, chciałbym powiedzieć tak. Wynik kontroli, który został przeprowadzony w Wyższej Krakowie, stwierdził, że w roku 2008 zawyżenie części oświatowej subwencji od 2008 do 2010. W 2008 jest 828 298,86 zł. W 2009 jest 1 184 763,33 zł. W roku 2010 454 034,67 zł. I w poszczególnych latach, proszę Państwa, postępowanie, które zostało wszczęte przez Urząd Kontroli Skarbowej w mieście i Krakowie naszym w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem i przekazywaniem danych wykazał, że postępowanie w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej jest wynikiem uwzględnienia przy ustaleniu części powiatowej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010. Zawyżenie o 6 uczniów liczby uczniów szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży zaniżonej o 3 uczniów liczby uczniów niepełnosprawnych przeliczanych wagą P2, zaniżenie o 5 uczniów liczby uczniów niepełnosprawnych przeliczanych wagą P3, zaniżenie o 1 ucznia liczby uczniów niepełnosprawnych przeliczanych wagą P6, zawyżenie o 14 uczniów liczby uczniów niepełnosprawnych przeliczanych wagą P3, zawyżenie o 2 uczniów liczby uczniów szkół ponadgimnazjalnych przeliczanych wagą tutaj jest P7, zawyżenie o 2 uczniów liczby uczniów szkół zawodowych przeliczanych wagą P6, zaniżenie o 2 uczniów liczby uczniów wychowanków niepełnosprawnych przedszkolach przeliczanych wagą P26. I tak samo taki protokół został przedstawiony za rok 2008 oraz za, przepraszam, tak, za rok 2008 i za rok 2009, gdzie wymienia się, jakie błędy popełniono przy klasyfikowaniu uczniów o uczniów niepełnosprawnych przy klasyfikacji do systemu SIO. Są to błędy, które wynikły ze złej klasyfikacji, jak to ładnie nie wiem, czy to ładnie napisano, ale ze złej klasyfikacji niepełnosprawności. Orzeczeń, które w tym momencie Państwo, którzy wpisywali z placówek oświatowych, mieli do dyspozycji. I w związku z tym wyniku tej kontroli nałożono na miasto Kraków zwrot 2,467,096,86 zł. Natomiast to pewien błąd, nie umiem Wam odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, po prostu nie wiem. Jako dyrektor Wydziału Edukacji nie wiem, czy to było. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze Pan Mirosław Wilec. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to jest tylko jedna rzecz, która w tej uchwale budziła wątpliwości. Ja już chcę powtarzać tych wszystkich innych dyskusji kilkudziesięciominutowej wczoraj i dziś na temat tego projektu uchwały. Okazuje się, że akurat w tym konkretnym przypadku musimy zwrócić 2,5 miliona, nie wiadomo
kto zawinił. Wiadomo tylko, że to się stało w 2008 i 2010 roku, że kontroli skarbowej to stwierdził. Musimy zwrócić za jego miliona. I nie wiadomo, czy to jakaś szkół, czy gdzie edukacji, czy coś inne. Suma summarum, musimy zwrócić za jego miliona, najpierw lekko ręką, nie pytając nikogo o nic. Równie dobrze możemy wyprowadzić kilka innych zadań, które w tej projekcie uchwały znajdują się też budzą. Przynajmniej moje wątpliwości, Państwa, którzy byli na komisji budżetowej wczoraj gdzieś wiedzą, o jakie kwoty i jakie zadania chodzi. Także to jest przykład solidnego przygotowania uchwały zmiany budżetowej, solidnego w cudzysłowie, przepraszam. Także uważam, że ta uchwała powinna zostać przyjęta, zmieniona, przygotowana uchwała. Właściwym uzasadnieniem i wyjaśnieniem wszystkich możliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Radna Agata Tatara. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. No niestety przykład tego projektu uchwały tylko potwierdza chaos i bałagan, który panuje w Wydziale Edukacji, ponieważ po raz kolejny są podawane nieprawidłowe dane, a przypomnę, że na sam system CEO są wydawane bardzo duże środki finansowe i właśnie ta kwota 2,5 miliona jest potrzebna choćby do dotacji żłobków niepublicznych, o których za chwilę będziemy przy projektach rezolucji mówić. I to jest ta kwota brakująca, której nie ma uwzględnionej jeszcze w budżecie miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan dyrektor chciałbym powiedzieć. Czyli można to samo odpowiedzieć. Nie zgadzam się z tym, że panuje bałagan w Wydziale Edukacji, który pani radna wygłosiła tutaj wobec wszystkich. Natomiast proszę Państwa, jeżeli po 3 latach kontroli urząd stwierdza, że są złe orzeczenia, że nie zakwalifikowane, robią to ludzie, to nie są automaty i ja wiem, że to jest kwota 2 467 tysięcy i dalej. Natomiast żłobki, proszę Państwa, nie są w Wydziale Oświaty, tylko przedszkola. Zaczynamy szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne. Natomiast nie zgodzę się, że Wydział Edukacji jest bałagan z tego powodu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że nam odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 statutu miasta Krakowa określam termin w związku z prośbą o odstąpienie drugiego czytania termin wprowadzania autopoprawek na godzinę 15.20, ostateczny termin na godzinę 15.30.